Polanica Zdrój była gospodarzem 29. Kongresu Uzdrowisk Polskich. Trzydniowe wydarzenie odbyło się pod nazwą Uzdrowiska jako polski markowy produkt narodowy. Obrady kongresowe miały miejsce w Teatrze Zdrojowym. Ponad 150 uczestników, prawie wszystkie gminy uzdrowiskowe są polskie reprezentowane na dzisiejszym kongresie, bo to ponad 40 reprezentantów. Bardzo ważne wydarzenie, bardzo fajna impreza, również po to, żeby się pochwalić tym, co mamy pięknego w regionie, w Polanicy, żeby burmistrzowie, wójtowie z innych gmin uzdrowiskowych z całej Polski mogli się też zainspirować i podpatrzeć, tak jak my podpatrujemy w innych miejscowościach, podpatrzeć u nas, co jest fajnego, pięknego i wartego naśladowania. Cieszy nas to, że jesteśmy wszyscy razem. Cała branża związana z uzdrowiskami, czyli zarówno samorządy, jak i spółki uzdrowiskowe, jak i przedsiębiorcy działający w tym biznesie około uzdrowiskowym, wszyscy razem, jednym głosem będziemy walczyli o nasze sprawy, o nasze interesy i mamy nadzieję, że ten głos wybrzmi dość głośno. Mamy patronat, nasz kongres pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, więc mamy nadzieję, że te nasze apele i stanowiska dotrą do decydentów i rzeczywiście będzie szło, te nasze głosy zostaną wysłuchane. Tych problemów jest bardzo dużo, bo trzeba przede wszystkim odbudować swój potencjał po tej właśnie pandemii, która nas bardzo dotknęła, wtedy kiedy w zasadzie nie mieliśmy nie tylko kuracjuszy, ale również turystów praktycznie rzecz biorąc w ogóle, natomiast kuracjuszy tylko mieliśmy w określonych okresach czasu. Wtedy rzeczywiście był gigantyczny spadek dochodów, te przedsiębiorstwa miały dość duże problemy, wsparcie, które uzyskali wtedy przedsiębiorcy, pozwoliło im przetrwać, natomiast dzisiaj trzeba ten potencjał jak gdyby odbudowywać, odnajdywać na nowo, ale też dawać i też nową ofertę, bo uzdrowiska to nie tylko samolecznictwo uzdrowiskowe, ale turystyka, która uzupełnia właśnie to leczenie uzdrowiskowe i tu ta oferta musi być bardzo bogata. Różne uzdrowiska mają różne problemy. Jeżeli chodzi o Choryniec, my borykamy się jeszcze z problemem wojny za naszą wschodnią granicą, która w pewnym sensie również zniechęca do nas pacjentów i w momencie, kiedy spora część uzdrowisk już nadrabia straty popandemiczne, my cały czas jeszcze mamy deficyt tego kuracjusza na naszym terenie. I to w zasadzie dokucza nam najbardziej. Jako miasta uzdrowiskowe, jako gminy uzdrowiskowe, musimy spełniać wiele wymogów, aby nasze miasta mogły utrzymywać statut miasta uzdrowiskowego. Mówimy tutaj o czystym powietrzu, czystej wodzie, mówimy tutaj o wszelkich działaniach, które związane są z lecznictwem uzdrowiskowym, więc przed nami wiele wyzwań po to, żeby nasze miasta utrzymywały ciągle status miasta uzdrowiskowego. Kongresy uzdrowiskowe corocznie gromadzą liczną grupę uczestników i gości związanych z uzdrowiskami. Tak również było w tym roku. Panele dyskusyjne dotyczyły m.in. roli uzdrowisk w rozwoju miejscowości, regionu i kraju. Poruszano też kwestie związane z wyzwaniami lecznictwa uzdrowiskowego i potencjału turystyki zdrowotnej. Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa sprzętu medycznego, wód mineralnych, produktów uzdrowiskowych i kosmetyków.